my, proszę Państwa, łączymy się z panem Arturem Soboniem, wiceministrem finansów. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, informacja wczoraj podana przez premiera dotycząca zarobków budżetu państwa i różnicy między tymi zarobkami a wydatkami rzędu 12 miliardów była troszkę zaskakująca. Wszyscy spodziewali się, że ten dług skarbu państwa będzie większy. Tak, wszyscy rzeczywiście przewidywali większy deficyt wykonania budżetu za rok 2022, bo to był trudny rok. To był rok, w który weszliśmy z dużym wzrostem gospodarczym, ponieważ rozpędziliśmy gospodarkę po COVID-zie w roku 2021, co zresztą pokazuje coś, na co ja bym chciał szczególnie zwrócić uwagę, czyli to, że nasza gospodarka ma zdrowe fundamenty i szybko wraca do swojej ścieżki wzrostu. Jesteśmy w ostatnich latach, poza Irlandią, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i te szoki zewnętrzne, te przyczyny zewnętrzne tych zawirowań, które są wokół naszej polskiej gospodarki, mają nie tylko charakter zewnętrzny, ale są takie płytkie i krótkotrwałe, no co pokazało odbicie gospodarki po COVID-zie. No ale w rok 2022 oczywiście weszliśmy już z rokiem wojennym od drugiego kwartału, więc to był trudny rok, jeśli chodzi o różnego rodzaju ekstra wydatki związane z inflacją i z kryzysem energetycznym. Także oczywiście rozpoczęcie tego wyścigu zbrojeń, można powiedzieć, bo wydatki zbrojeniowe w tym roku już sięgają 3% PKB. To wszystko powodowało, że przewidywania co do wysokości deficytu były dużo większe, natomiast dzięki stabilnej, rosnącej bazie podatkowej, w szczególności z VAT i CIT, udało się, aby ten deficyt budżetowy był na poziomie 12 miliardów złotych. Przy czym ten VAT, a na pewno CIT, został obniżony i podwyższone zostały kwoty wolne od podatku, więc teraz część tych pieniędzy wraca do podatników. Tak, można powiedzieć, że mamy sytuację rzeczywiście, w której stawki podatkowe i VAT-u, jesteśmy państwem, które najhojniej korzysta z obniżonych stawek VAT wśród 5 tych państw w Unii Europejskiej. Tutaj mamy zharmonizowaną politykę, no choćby zerowa stawka na żywność, która zostanie z nami na dłużej, ale także obniżenie podatków VAT i akcyzy w roku 2022 na wszystkie nośniki energii i ciepła. Mamy CIT, który jest podatkiem, który w znakomitej większości płacą duże firmy. Dla małych firm ten CIT jest obniżony, korzystają też z formuły estońskiego CIT-u. Natomiast PIT dla podatników rozliczających się na skali, na zasadach ogólnych, to dla 95% podatników to jest PIT 12% przy rzeczywiście 300 tysięcy kwoty wolnej. Więc przy takiej bazie podatkowej, która jest konkurencyjna, tam też na przykład do Polski wciąż napływają inwestycje zagraniczne. To jest ewenement, że po COVID-zie w całej Unii Europejskiej mamy załamanie inwestycji zagranicznych. W Polsce każdego roku, tam jest w ogóle spadek w całości Unii Europejskiej 1/4. W Polsce każdego roku one rosną. Inwestują także polskie firmy w Polsce, korzystając z tych możliwości, jakie dajemy przy zwolnieniach z podatku dochodowego. No to wszystko sprawia, że gospodarka, tak jak powiedziałem, polska gospodarka jest dość odporna na te zewnętrzne szoki. No ciekawe, bo teraz i prezydent, i premier są w krajach Bliskiego Wschodu. Premier jest w Arabii Saudyjskiej. Jak to się przełoży na inwestycje, pewnie dowiemy się w ciągu paru miesięcy, ale trzeba powiedzieć o tym pomyśle, który pojawił się przy okazji COVID-19, lockdownu, czyli specjalnego funduszu, który pomaga przedsiębiorcom i pracownikom utrzymać miejsca pracy i w ogóle przejść przez ten COVID. To było, krytycy mówili, że to jest wyciąganie długów poza budżet państwa, kontrola pozabudżetowa. To samo dotyczy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. No i wczoraj pojawiły się propozycje, że państwo zamierzacie z tych pozabudżetowych mechanizmów zrezygnować. Czy po pierwsze pan premier powiedział wyraźnie coś, co wydaje mi się jest warte podkreślenia, bo jednak tutaj jest duże nieporozumienie wśród komentatorów i w ramach tej debaty, która się toczy w opinii publicznej w kwestii długu deficytu, a mianowicie, że my w jakikolwiek sposób ukrywamy te środki. My raportujemy
do Komisji Europejskiej oczywiście całość naszych zobowiązań i deficytu i długu całego sektora finansów publicznych, czyli rządu, czyli naszego budżetu państwa, samorządów oraz właśnie tych funduszy, no, które pozwalają na bardziej elastyczne wykorzystywanie długu, bardziej elastyczne wykorzystywanie środków, które emitujemy na rynku, po to, aby reagować na kryzysy. Tak robią inne państwa europejskie, tak robi Unia Europejska w całości, reagując choćby w ramach tych programów odbudowy w taki oto sposób, że emituje środki na rynku po to, aby wspierać gospodarki poszczególnych państw. I my robiliśmy dokładnie tak samo, zresztą z sukcesem, bo dzisiaj 16,5 miliona pracujących, najniższy w historii po roku 90 odsetek osób bezrobotnych, utrzymanie płynności w przedsiębiorstwach, no to wszystko spowodowało, że w roku 2021 nasz wzrost gospodarczy już przekroczył 6%, a w pierwszym kwartale przekroczył nawet 8%, 22% jeszcze przed wybuchem wojny. I kolejny rok, rok 24, też będzie rokiem odbicia gospodarczego. O tym jestem całkowicie przekonany, że te mechanizmy kryzysowe, osłonowe, które stosujemy w okresie, w którym gospodarka zwalnia, zderzamy się z wysoką inflacją, zderzamy się z wojną energetyczną, wojną militarną i koniecznością wysokich wydatków zbrojeniowych, że te wszystkie czynniki, które dzisiaj powodują, że jesteśmy w takich, no, powiedzmy, ekstraordynaryjnych warunkach, w sytuacji, w której reakcja państwa okaże się właściwa. Jestem przekonany, że ta reakcja państwa w postaci na przykład zamrożenia cen energii i gazu jest dzisiaj konieczna i właściwa. Gospodarka z powrotem wróci na ścieżkę wzrostu. No, ceny energii, z tego co słyszymy, mocno spadają. Dotyczy to gazu ziemnego, który spadł mocno poniżej. Rok temu, przed rozpoczęciem wojny, był w granicach 100 euro za megawattogodzinę, teraz jest około 50. Podobnie ropa naftowa, wracają instalacje, które produkują chociażby diesla, więc te ceny idą w dół, tak samo węgiel, ale my jednak zastanówmy się nad tym, że Polska jest elementem europejskiej światowej gospodarki. Czy jesteśmy w stanie przetrzymać, czy utrzymać wzrost pomimo spadków, które zaczynają się w Stanach Zjednoczonych, na pewno będą w Europie, no w Niemczech, gdzie cały ten logika gospodarcza Niemiec została przez rosyjską agresję zakwestionowana. Gdybyśmy się, panie redaktorze, cofnęli na końcówkę roku 2022 i sobie wybrali cytaty z ekonomistów, którzy doradzają dzisiaj opozycji, to zresztą także członków Rady Polityki Pieniężnej, niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, to byśmy słyszeli, że inflacja na pewno na początku roku 2023 przekroczy 20%. Tak się nie stało i tak się nie stanie. To jest już całkowicie pewne, że tego typu wyniku nie będzie w tym roku, ani oczywiście w dającej się przewidzieć przyszłości, bo ta inflacja... No są wręcz prognozy mówiące o jednocyfrowej inflacji od wakacji. Jednocyfrowa. No, nie wiem, czy od wakacji, tego bym aż tak nie obstawiał, bo to jest już, powiedzmy, większe ryzyko, ale że na koniec roku ona będzie jednocyfrowa, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no mówiono też o recesji, która nas czeka. Dzisiaj nawet te najbardziej pesymistyczne prognozy mówią, że ten wzrost gospodarczy, choć niewielki, jednak będzie. My szacujemy, że to będzie 1,7 PKB, tak zapisaliśmy w budżecie tegorocznym. On może być oczywiście trochę niższy, trochę wyższy, ale robimy wszystko także uruchamiając inwestycje publiczne na dużą skalę, aby ten wzrost właśnie na takim poziomie w roku 2023 był, aby udało się utrzymać gospodarkę na niskim poziomie, ale jednak wzrostu, tak aby w roku przyszłym ten wzrost już sięgnął poziomu 4% PKB i wrócił do tego poziomu, który jako polska gospodarka znamy i który oczywiście oznacza stałe bogacenie się, stały wzrost PKB. On przekracza dzisiaj 3 biliony złotych, stąd też te wskaźniki deficytu i długu w relacji do PKB, bo nominalnie oczywiście można pokazywać liczby, tak robi opozycja, tylko zawsze je pokazujemy w porównaniu do siły naszej gospodarki. W porównaniu do siły naszej gospodarki nasz deficyt i dług jest blisko połowę mniejszy niż średnia w Unii Europejskiej, więc wszystkie te bajki o tym, że wydajemy za dużo, że prowadzimy zbyt rozrzutną
politykę społeczną również się nie potwierdziły. No krótko mówiąc, wszystkie te strachy na lachy, które w ubiegłym roku padały o tym, że no choćby nie wiem, nie będziemy w stanie wykupić własnych papierów skarbowych, że ich rentowność będzie zbyt droga. No to wszystko oczywiście się nie potwierdziło. Mamy stabilne ratingi, dług, deficyt pod kontrolą. W ogóle całość tego długu 23% tylko poza granicami Polski. Jesteśmy państwem, które prowadzi ostrożną politykę fiskalną, a jednocześnie politykę, która dzieli się tym wzrostem gospodarczym ze społeczeństwem i reaguje w sytuacjach kryzysu tam, gdzie reagować trzeba, choćby w przypadku kredytów hipotecznych czy w kryzysie energetycznym. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w tej chwili jest 6,39, a rosła bardzo intensywnie w listopadzie. No i wtedy były te ostrzeżenia ze strony opozycji, że zaraz będzie kryzys i krach finansów państwa. Zresztą to ostrzeżenie pojawia się przy każdej okazji, tak samo jak przy okazji zwiększenia wydatków na zbrojenia, zwłaszcza w taki sposób, że kupujemy dużo broni od naszych partnerów zagranicznych. No tak, to też warto zawsze porównywać to, co porównywalne, bo nie chcę porównywać Funduszu Sił Zbrojnych, bo tego za czasów naszych poprzedników w ogóle nie było. To jest autorski projekt części zmian w systemie zakupów i wzmocnienia polskiej armii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Znakomita, kompleksowa ustawa, która tworzy kierunki rozwoju potencjału polskiego bezpieczeństwa militarnego, ale jednym z tych elementów jest właśnie możliwość pozyskiwania środków z rynku, ale sam budżet, więc porównujmy jabłka do jabłek. To jest 3% PKB, tak jak powiedziałem, przy PKB rzędu 3 bilionów, to jest 100 miliardów złotych, ale nasi poprzednicy, którzy chcieli osiągać poziom 2% PKB, osiągali go w granicach 1,7-1,8. Nie potrafili nawet tego niskiego, stosunkowo niskiego pułapu wydatków na siły zbrojne osiągnąć w czasie swoich rządów. To też jest coś, co patrząc na sytuację już z całą pewnością od roku, obciąża sumienie polityków opozycji, nie tylko te uszczuplenia bazy podatkowej, to, że mieli dwa razy mniejszy budżet, że nie wspierali w taki sposób rodziny, osób starszych, służby zdrowia, na całej tej sfery społecznej, ale także oczywiście to, że nawet tego poziomu 2% nie potrafią osiągnąć na wydatki zbrojenia. No, pieniądze są między innymi z likwidacji luki VAT-owskiej. Premier mówił, że z 24% zmniejszyła się do 4%. Ze swoją drogą to jest niepojęte, że 1/4 finansów państwa czy finansów VAT-u to była luka, było kradzione. Istotnej części bazy podatkowej państwa, no bo VAT jest, można powiedzieć, bazą dla dochodów budżetu państwa, więc to, że 1/4 wynosiła skala luki VAT-owskiej, jest czymś zupełnie nieakceptowalnym. Nieco ponad 4% dzisiaj poziom Francji. To jest coś, o czym pewnie ekonomiści sobie nawet nie marzyli, że jest w Polsce możliwe. To udało się osiągnąć. Myśmy w ogóle jako państwo startowali w roku 90 z 33% szarą strefą. Dzisiaj to zjawisko istnieje w marginalnym zakresie, także w zakresie podatków, bo podatki CIT płacą dzisiaj w Polsce także te duże zagraniczne firmy. To jest rzeczywiście wielki sukces i to dobrze też pokazywać na liczbach, bo za czasów naszych poprzedników gospodarka się rozwijała, więc też rosły wpływy z VAT-u. One wzrosły o 26 miliardów złotych przez 8 lat. Za naszych rządów przez 8 lat one wzrosły o 163 miliardy złotych. CIT wzrósł za czasów naszych poprzedników przez ich 8 lat o 0,7 miliarda złotych. 0,7, niecały miliard. Natomiast za naszych czasów o 62 miliardy złotych. No to jest ta nieporównywalna miara, o której należy nieustannie przypominać, bo można opowiadać różne bajki o różnych rozwiązaniach, które za chwilę opozycja wyłoży na stół i powie, że chce Polakom nieba uchylić. Tylko no, pytanie, czy potrafi to zrobić, i odpowiedź jest jednak łatwo weryfikowalna. Nie potrafiła
tego zapewnić podczas swoich 8-letnich rządów. Z całą pewnością, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, w której władza byłaby dzisiaj po stronie opozycji, wrócilibyśmy do tempa rozwoju na poziomie Ślimaka. I do 24-procentowej luki VAT, no bo jak słyszeliśmy z tych rozmów nagranych gdzieś w różnych restauracjach, to nie ma sensu prowadzić działalności przestępczej, wystarczy po prostu produkować faktury. No to jeszcze jedno pytanie, bo wysokie podatki to był zawsze... Zresztą ściągalne podatki to był taki zwierz, z którym w polskiej psychice trzeba było walczyć, a tu się okazuje, że Nowy Ład, proszę bardzo, i istotna suma pieniędzy wraca do podatników w związku z obniżeniem podatku PIT do 12% i podniesieniem stawki wolnej od podatku z 3%. To też jest śmieszne, to na poziomie jakiegoś kraju głodującej Afryki do 30 tysięcy złotych. No tak, dzięki temu system jest bardziej progresywny, czyli bardziej sprawiedliwy. W większym stopniu te obciążenia podatkowe płacą osoby o większych dochodach. Osoby o niskich dochodach nie płacą w Polsce podatku dochodowego wcale albo w bardzo niskim wymiarze. To jest część naszej polityki podatkowej. Nawet rzeczywiście 12% to jest niska stawka podatkowa, także w porównaniu do innych państw europejskich ona jest konkurencyjna. To powoduje, że dzisiaj, jeśli chodzi o zwroty po tych oczywiście zmianach, które przeprowadziłem w systemie podatkowym od 1 lipca, to znakomita większość podatników dostanie zwroty z tytułu zaliczek pobieranych na podatek. To będzie ponad 7 miliardów złotych zwrotów, więcej niż jest zwykle każdego roku. Ostatniego roku było to 10,5 miliarda, więc spodziewamy się, że to będzie ponad 17,5 miliarda złotych, które oddamy Polakom za roczne zobowiązanie podatkowe. O tyle mniej, o tyle więcej zapłacili oni w zaliczkach na podatek. Natomiast no, same podatki są dużo niższe dla znakomitej większości podatników. Zresztą ja zawsze zachęcam do tego, żeby już nie być tej gołosłownym, że warto sobie samemu sprawdzić. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, wpisać swoje wynagrodzenie czy swoje źródła dochodów i sobie po prostu porównać, jak wygląda sytuacja nasza podatkowa, jeśli chodzi o finalne zobowiązanie podatkowe za rok 2021 i za rok 2022. I gwarantuję, że jeśli na przykład pracujemy na umowę o pracę, to dopiero powyżej 18 tysięcy złotych zarobków miesięcznie nasze zobowiązanie nie będzie niższe w roku 2022 niż w roku 2021. A ile było awantur, kiedy ten polski Nowy Ład był wprowadzany, prawda? No tak, no myśmy też oczywiście już nie byli, trzeba już się powiedzieć, nie byli głusi na te argumenty i te głosy krytyczne i w gruncie rzeczy dokonaliśmy bardzo istotnych korekt po tej debacie, która odbyła się na początku roku 2022, ale finalnie mamy system niskich i dużo bardziej sprawiedliwych podatków niż mieliśmy przed tymi zmianami. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Artur Soboń, wiceminister finansów, był naszym gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tyle, proszę państwa. A my zapraszamy teraz na konferencję prasową. Minister Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz sekretarz stanu w tym ministerstwie Rafał Romanowski i pani sekretarz stanu Anna Gębicka. Szanowni państwo, z wielką